Każdy producent ma swój własny launcher, będący częścią ich nakładki, zmieniającej całego Androida. Niekiedy launchery producentów źle działają i zdarza się to nawet najlepszym. Dlatego też jednym z podstawowych powodów, dla których warto wymienić standardowy launcher na inny, jest chęć poprawy szybkości działania telefonu czy tabletu. Jak zmienić launcher na nowy? Wystarczy zainstalować jeden z nich ze sklepu Google Play. Występują pod postacią aplikacji. Następnie wybieramy przycisk Home i zapamiętujemy wybór naszego domyślnego launchera. Gotowe, nasz telefon może cieszyć się nowym życiem. Najpopularniejszy jest Nova Launcher, który jest w stanie znacząco poprawić działanie nawet najtańszych i najsłabszych smartfonów. Dodatkową zaletą Nowy są jej możliwości personalizacji. Z łatwością zmienimy tutaj wielkość i wygląd wszelkich ikon, wygląd szufladki i siatki aplikacji, czy rodzaj i prędkości animacji. Co ciekawe, Google także udostępniło swój własny launcher o nazwie Google Now Launcher. To launcher niczym wyjęty prosto z czystego Androida. Google'owa aplikacja nie ma praktycznie żadnych opcji konfiguracji, ale zapewnia wysuwanego z lewej strony asystenta głosowego Google Now.